Poważnie ją tak potraktowali? Aż nie chce się wierzyć, jak zwolniono Małgorzatę Tomaszewską. Zdumiewające wieści zza kulis TVP. W ostatnich tygodniach w mediach dość głośno jest o zmianach, które wstrząsają mediami publicznymi. W ostatnich dniach najgłośniej z kolei jest o zawirowaniach w programie Pytanie na śniadanie, w którym wymieniono prawie cały komplet prowadzących. Pytanie na śniadanie wymienia prowadzących. Nie milkną echa zmian wprowadzanych w programie Pytanie na śniadanie. Jak ujawniła nowa szefowa formatu, docelowo program ma prowadzić 5 par prowadzących. Jak dotąd wiadomo o 3 nowych duetach, choć tożsamość jednego z nich pozostaje nieznana. Z programem żegnają się kolejni prowadzący, niektórzy byli związani z formatem przez wiele lat. W nadchodzących wydaniach śniadaniówki TVP nie zobaczymy już Anny Popek, Idy Nowakowskiej, Małgorzaty Obczowskiej, Roberta Rozmusa, a także Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Niedawne plotki okazały się prawdziwe i jak wyszło na jaw, z programem pożegnała się także Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Małgorzata Tomaszewska, jedną z gwiazd, które pożegnały się z posadą w Pytaniu na śniadanie. Wiele osób było zdania, że biorąc pod uwagę stan Małgorzaty Tomaszewskiej, jej posada zostanie ocalona. Prowadząca jest bowiem w 8. miesiącu ciąży. Kilka dni temu informacje o jej pożegnaniu z formatem przekazał portal Plotek, powołując się na źródło z produkcji TVP. Dziennikarka nie potwierdziła wówczas tych doniesień, a zamiast tego poprosiła o uszanowanie jej stanu. Wygląda na to, że przeprowadzane obecnie zwolnienia nie są najpiękniejsze. Ponieważ TVP znajduje się w stanie likwidacji, nie musi przestrzegać obowiązujących zasad, dlatego zwalniane są osoby, które w innej sytuacji byłyby chronione. Aż nie chce się wierzyć, jak zwolniono Małgorzatę Tomaszewską. Jeszcze przed chwilą Małgorzata Tomaszewska była jedną z wiernych pracownic Pytania na śniadanie, która szczerze kochała swoją pracę i zawsze chętnie stawiała się na stanowisku, nawet jeśli wymagało to podejmowania kilku zmian z rzędu. Jak zdradził portal Fakt, powołując się na swojego informatora, Małgorzata Tomaszewska miała zostać fatalnie potraktowana w ostatnich tygodniach pracy dla TVP. Zdaniem informatora stacja miała wykorzystać prowadzącą w gorącym okresie urlopowym, kiedy chętnie zastępowała nieobecnych kolegów mimo swojej zaawansowanej ciąży. Ponadto zgodnie z doniesieniami, prowadząca miała zostać zwolniona przez telefon. W grudniu, gdy wiele osób wyjechało i nie mogło prowadzić pytania, Małgosia od razu się zgłosiła i pracowała kilka wydań z rzędu. Niestety, jak widać, nie doceniono tego. Wykorzystano ją do końca, kiedy nie było komu pracować, a potem